Rodzina żurawi. Seria Las za kurtyną drzew. Żurawie to ptaki majestatyczne i eleganckie. Znane ze swojego pióropusza ozdobnych, długich i czarnych piór na ogonie i grzbiecie. Jeśli tylko wyjdą z ukrycia. Żurawie ujrzymy, jak dostojnie poruszają się na swych długich nogach. Ruchem powolnym i płynnym. Przy tym żurawie są niezwykle czujne i płochliwe. Zwłaszcza wtedy, gdy doczekają się już potomstwa. Żurawie można uznać za partnerów idealnych. Te ptaki tworzą związki monogamiczne na całe życie. Samica wraz z samcem, na zmianę, dzielą się obowiązkami rodzicielskimi już od momentu wysiadywania jaj w gnieździe. Młode żurawie przychodzą na świat w drugiej połowie kwietnia. Pisklęta zaraz po wykluciu są bezradne i muszą być karmione przez rodziców. Jednak już po 2 miesiącach, gdy tylko nieco podrosną, młode podążają za rodzicami i samodzielnie wyszukują pożywienie. W kwestii diety żurawie nie są zbyt wybredne. W ich menu oprócz pokarmu roślinnego znajdziemy również gryzonie, owady i mięczaki. Każdy pokarm jest dobry, o ile można dosięgnąć go długą szyją i chwycić go za pomocą ostrego dzioba, a następnie połknąć. W trakcie rodzinnych spacerów młode osobniki uczą się wynajdywać najbardziej pożywny pokarm. Zatem w czerwcu, przy odrobinie szczęścia, możemy zaobserwować całą rodzinę żurawi spacerującą po mokradłach. Dzięki pełnowartościowemu pożywieniu na przełomie czerwca i lipca młode żurawie rosną jak na drożdżach. Do jesieni już niedaleko, a żurawie to ptaki wędrowne. Z roku na rok coraz więcej żurawi zimuje w południowo-zachodniej Polsce. Lecz nadal są takie osobniki, które odlatują aż do południowej Afryki. Z rozpiętością skrzydeł sięgającą do 2 metrów, żurawie są zdolne do dalekich podróży. Na przełomie września i października młode muszą być wystarczająco silne, aby sprostać wyzwaniu, jakim jest długa wędrówka na południe. Dzięki licznym projektom restytucji bagien, populacja żurawi w Polsce rośnie z roku na rok. Tereny podmokłe to wciąż miejsca bliskie osadom ludzkim, gdzie dzikie życie toczy się w sposób niezakłócony, w rytmie natury. To tam, na niedostępnych mokradłach, ptaki te znajdują schronienie, aby w spokoju wychować nowe pokolenie i przygotować się do wędrówki, zanim nadejdą pierwsze chłodne dni. Kolejny film już wkrótce. Zachęcamy do lajkowania, komentowania i udostępniania.
to największe wsparcie dla kanału Geografia Malownicza. Zapraszamy również do odwiedzenia strony geomal.com.pl.